Dobre granie. Jestem przekonana, że nasi słuchacze zastanawiają się teraz, co to za zespół, co to za wokal, a ja już spieszę z odpowiedzią, bo byli to Blackberry Brothers, którzy właśnie dzisiaj są moimi i waszymi gośćmi. Cześć. 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 Jest mi niezwykle miło, bo choć prywatnie jesteście moimi przyjaciółmi, to znakomitą muzykę tworzycie. I znakomitą płytę właśnie wydaliście, 25 maja, premiera Old Soul. Tak jest, 25 maja miała premierę naszego debiutanckiego albumu. No i cieszymy się, że możemy być w Radio Pole. A ja chciałam zapytać o to, jak wyglądała praca nad tym albumem. No bardzo naturalnie tak naprawdę. Nie wiem, czy teraz będzie czas, żeby powiedzieć całą historię organizacji zespołu, ale to ta płyta jest taka bardzo naturalna. Tam powiedziałbym, że ona się tak narodziła dość może trochę długo, ze względu, że ten zespół się też dość długo rodził, natomiast w taki dość łatwy sposób się rodziła, tak bym powiedział. Ona jest jakby rejestracją danego momentu jakby z życia zespołu, że to nie jest jakby, nie wiem, wyprodukowane coś, czego nie było, tylko to jest w zasadzie rejestracja danej chwili, danego momentu jakby mówię, z życia zespołu. Powiedziałeś, że zespół długo się rodził, aczkolwiek wy pracujecie ze sobą od 3 lat. 2015 rok to ten moment, kiedy założyliście tę formację. No, ona powstała chyba trochę wcześniej. My to tak datujemy początek Blackberry Brothers na nasz pierwszy koncert, który się odbył jakoś w kwietniu właśnie 2015. Stąd to taka nasza, powiedzmy, graniczna data, ale to jeszcze nie był pełny zespół, który zarejestrował tą płytę, bo nie było Krzyśka, naszego klawiszowca, który doszedł bodaj rok później. Natomiast no, proces trwał trochę dłużej. Przed tym pierwszym koncertem można powiedzieć, że gdzieś około roku ten zespół się rodził. Najpierw we dwójkę z Kubą robiliśmy te numery, później dołączyła w niedalekich odstępach z czasu od siebie sekcja, czyli Hubert Kot i Krystian Kot. Później doszedł Mati Polański, nasz genialny wokalista. I dopiero rok później udało nam się napotkać na drodze Krzyśka Borodziuka, czyli klawiszowca. Ale rzeczywiście datujemy ten jakby urodziny zespołu na jakoś końcówkę kwietnia 2015. Ja nie powiedziałam na początku, a powinnam, że jesteście założycielami tego zespołu. Kuba Jerzyna i Bartek Jerzyna, bracia, czyli rodzina. Tak. Czyli te utwory tak naprawdę powstawały, tak jak powiedziałeś, już wcześniej, ale od zawsze jest tak, że razem tworzyliście utwory i macie to zamiłowanie do muzyki? Właśnie co ciekawe, u nas w domu nie ma żadnych tradycji jakiegoś takiego wspólnego grania, muzykowania i tak dalej. To pojawiło się... My, ja i Bartek, jesteśmy pierwszymi chyba jeżynami w rodzinie, które mają cokolwiek wspólnego z muzyką, ale my razem wcześniej graliśmy w jednym zespole i z tego zespołu w jakiś tam naturalny sposób wyewoluował ten Blackberry Brothers, ale wcześniej nie graliśmy razem, także to nie jest tak, że od zawsze. Nie od zawsze, ale wpływy, które dla was były ważne, te muzyczne, to rockowo-bluesowe, amerykańskie granie. No tak, i to wszystko się jakby, tak jak Kuba powiedział, na początku oboje byliśmy zafascynowani muzyką, ale jakby powoli jakby trochę swoimi drogami docieraliśmy do tego korzenia bluesowego i się tego uczyliśmy, stąd ta płyta, tak jak mówiłem wcześniej, że ona się rodziła, bo ona się też nam trochę w głowach rodziła. Myśmy się razem też jakoś docierali i ten poprzedni zespół był taką, jak wydaje mi się, przymiarką do tego i pewnym jeszcze takim trochę ograniczeniem, no nie wiem jak to określić, w każdym razie w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że zakładamy Blackberry Brothers, to wszystko zaczęło jakoś tak w sposób naturalny działać. My zaczęliśmy rozmawiać w taki sposób, jakby
Znaczy, choć, to było coś takiego, że ja mówiłem i on od razu rozumiał, co ja mówię. Albo on nawet nie mówił, a już rozumiałem, o co chodzi. I stąd mówiłem o naturalności rodzenia się tych piosenek, bo one po prostu tak powstawały. Z takiego wspólnego dżemowania, które naturalnie nam wychodziło. I pewnie to wynika z tej braterskiej miłości i braterskiego porozumienia ponadwerbalnego, bym powiedział. Myślę, że to braterskie porozumienie, ta miłość braterska jest doskonale słyszalna na waszym najnowszym, najświeższym, tym pierwszym krążku. Takie amerykańskie brzmienie, mało polskie można powiedzieć, ale na plus oczywiście. Nagrywaliście na setkę, czy jak to wyglądała ta praca w studio? Przede wszystkim to bardzo duży dla nas komplement, bo mówiąc, że to mało polskie, albo może bardziej amerykańskie, bo nie żeby, że mamy cokolwiek, chcemy coś złego powiedzieć o polskiej muzyce, nic z tych rzeczy. Aczkolwiek rzeczywiście inspirujemy się bardzo mocno tym amerykańskim graniem, więc to jest dla nas dość duży komplement. Płyta powstała dość szybko, bo z wielu względów nasz czas w studio był dość ograniczony, a było to wyjątkowe miejsce, bo Custom 34 w Gdańsku to jest jedno z najlepszych miejsc do nagrywania muzyki w naszym kraju. Choć nawet nie tylko w naszym kraju, myślę, że w tej części Europy. Więc mieliśmy bardzo duże szczęście, mogąc tam ten nasz debiutancki album rejestrować. I proces wyglądał tak, że w zasadzie nagraliśmy wszystko w ciągu 4 dni. W sumie byliśmy 5 dni w studio. Pierwszy dzień był, że tak powiem, gospodarczy, rozstawianie wszystkich i przygotowania. 2 pozostałe dni nagrywaliśmy na setkę wszystkie utwory. I to, co słychać, to po prostu zostało nagrane. I następne 2 dni to były dogrywanie wokali i solówek, więc dlatego to też, tak jak wcześniej mówiliśmy, to był po prostu proces rejestracji tego, co mieliśmy, z czym przyszliśmy do studia. Tam nie bardzo było miejsce i czas na to, żeby, nie wiem, tworzyć coś nowego, wymyślać, kombinować i dokładać. Ten etap mieliście już na próbach. Tak. Musieliśmy być gotowi do tego, żeby w ciągu tych 4 dni to zarejestrować. Stąd no, nie mówimy, że to jest taka 100% setka, bo to nie jest tak, że zespół 6 osób nagrało te piosenki od ręki, tylko zespół nagrał te piosenki w 2 dni, ale na setkę. No i tak jak Kuba wspomniał, wokale Mati dośpiewał w 2 ostatnie dni i myśmy dograli solówki tylko. Więc można powiedzieć, że ta muzyka jest jednak nagrana na setkę. Nie, już sam. Jak złota, tak złota. Ważne, żeby... Jeżeli słychać tam ducha żywego grania, to super, to chcieliśmy osiągnąć. Tak jest. Nieprzypadkowo właśnie Marcus King Band zabrzmiał teraz na antenie Radia Opole. W zasadzie z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście dlatego, że jest niesamowitym wokalistą i gitarzystą, a drugi powód to taki, że mieliście okazję go usłyszeć na żywo. Tak. I chyba nie tylko usłyszeć, zobaczyć, tak. I to nie zagrać się z nim. Tak. Najpierw widzieliśmy się z nim i chwilkę pogadaliśmy w Berlinie. Byliśmy chyba w 2017 czy 2016 roku na takim koncercie w jeszcze małym klubie. No i rok temu na Rawie Blues graliśmy i Markus był gwiazdą Rawy Blues. Chwilę też zamieniliśmy dosłownie słowo. Daliśmy mu naszą epkę, bo mieliśmy wtedy epkę. No ale rzeczywiście jest to taka nasza duża inspiracja i takie strasznie ciekawa nowość na rynku tej amerykańskiej muzyki. Można powiedzieć, że objawienie. Objawienie, tak. Tak. Rzeczywiście bardzo młody człowiek, a można powiedzieć śmiało, że wirtuos gitary, a w tym takim nurcie takiego amerykańsko-południowego, powiedzmy, grania, no to jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Więc możliwość poznania go, a jeszcze grania na tym samym festiwalu, to rzeczywiście dość duże wyróżnienie dla nas. No, duże wyróżnienie na takim prestiżowym festiwalu wystąpić. Gratuluję, ale dziękuję. Już wiem, że to nie był pierwszy i ostatni raz. No tak, w tym roku dostaliśmy znowu zaproszenie. Jedziemy na Rawę po raz kolejny. No mega wyróżnienie, mega się cieszymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak fajnie, jak było w zeszłym. Właśnie jak wspominacie ten festiwal? Bardzo dobrze. Przede wszystkim jest to ogromne przedsięwzięcie, zarówno muzyczne, jak i logistyczne, i możliwość wzięcia udziału jakby od środka, uczestniczenia w tym wszystkim,
dla nas, my młodym, uważamy się za młody zespół, to dla nas było to rzeczywiście fajna możliwość, po pierwsze zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka, ale też możliwość obcowania z artystami, którzy są naszymi idolami, tak jak na przykład właśnie Marcus King. No i to jest też możliwość uczestniczenia w takich wydarzeniach, jak na przykład Jam Session, które jednak nie jest dostępne dla tej szerokiej publiczności, ale tylko dla tych, którzy biorą udział w festiwalu. No tak, tak było, że to taka tradycja chyba Rawy, że już po tym głównym koncercie jest takie jakby przyjęcie i tam jest Jam Session, każdy może wejść, zagrać. No to niesamowite było widzieć bawiącego się Marcusa Kinga z przyjaciółmi z gospelowego zespołu, którzy grali w tak niesamowity sposób. No, dla mnie to było porażające, naprawdę coś niesamowitego i fajnie, że mogliśmy to widzieć. Czy oni mają inny feeling niż my Polacy? Są bardziej otwarci na muzę? To widać, to czuć, to słychać, czy nie? Dzisiaj oglądałem taki na YouTubie wywiad z Milesem Davisem i dziennikarz go zapytał, czy ciemnoskórzy inaczej czują rytm. I on stwierdził, że chyba nie. Ale później tak się zaczął zastanawiać i mówi, że jednak chyba coś w tym jest. Ja nie potrafię tego odpowiedzieć, bo z drugiej strony Marcus King nie jest czarnoskóry. Natomiast on ma w sobie coś z takiego poczucia, z takiego groove'u, jakiegoś takiego feelingu. On nawet jak gra bez bębnów, to czuć ten groove w jego graniu. To jest niesamowite. Mi się wydaje, że to bardziej niż kwestia koloru skóry, to jest kwestia jakiegoś takiego obycia kulturowego. Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jednak kultura muzyczna stoi na dużo wyższym poziomie, albo i może inaczej, jest dużo bardziej powszechna niż w Polsce. To oczywiście jest tylko moje zdanie, ale wydaje mi się, że w Polsce jednak brakuje nam takiego, nie wiem, wychowania muzycznego jakby. I jednak w Stanach Zjednoczonych ten rozstrzał stylistyczny jest dużo większy niż w Polsce, a oprócz tego to, co jest w Stanach, jest na najwyższym poziomie. I to są ludzie, którzy jakby wyznaczają trendy przynajmniej w tym nurcie, powiedzmy, który nam jest najbliższy, ale nie tylko, bo tak w jazzie, w soulu, funku, rocku. To są ludzie, którzy potrafią w jakiś taki magiczny sposób wziąć wszystko z całego świata, przemielić przez ten ich jakiś tam w tym swoim tygielku, tak, jakim są Stany, i wychodzi z tego, no właśnie, na przykład Marcus King, u którego słychać to wszystko, bo słychać i jazz, i blues, i country, i soul, i to jest... Na samą myśl mam ciarki. A ja mam ciarki, kiedy słucham waszej płyty. Ojej, no to jest, to dzięki wielkie. I wracając właśnie do zespołu Blackberry Brothers, no to tak, Rawa Blues, niewątpliwie jeden z największych dotychczasowych sukcesów. Oczywiście życzę wam jeszcze większych. Ale też warto wspomnieć o tym, że na swoim koncie macie już też sporo sukcesów. Na przykład udział w międzynarodowych konfrontacjach muzycznych Grodkowska Jesień, czyli Nasz Opolski Akcent, na którym również dwukrotnie bodajże braliście udział. Tak. To bardzo ciepłe wspomnienia. Grodków zawsze, w zasadzie byliśmy więcej razy w Grodkowie, bo każde nasze pojawienie się tam owocowało jakby dalszym zaproszeniem. Kolejnym zaproszeniem. Ja nie wiem, co jest szczególnego w Grodkowie, nie potrafię tego nazwać, ale rzeczywiście tam atmosfera tego festiwalu jest czymś niezwykłym, czymś niesamowitym. Byliśmy dwa razy na festiwalu, oprócz tego graliśmy na Dniach Grodkowa i oprócz tego zostaliśmy zaproszeni na koncert z cyklu Blues Party, także w Grodkowskim Ośrodku Kultury, i każde z tych wydarzeń było dla nas jakimś takim szczególnym przeżyciem, bo zawsze byliśmy tam super ciepło przyjmowani, nasza muzyka cieszyła się bardzo dobrym odbiorem. Także Grodków, nie wiem, przynajmniej jakbym miał mówić za siebie, to jakby szczególne miejsce zajmuje w naszym sercu. I bardzo nas to cieszy, mnie to cieszy, tutaj naszych słuchaczy myślę również. Wy pochodzicie z Oleśnicy, ale region opolski jest wam równie bliski. Oczywiście. To, co mi się was najbardziej podoba, to konsekwentne
działanie, zarówno i muzyczne, jak i graficzne, bo ten, kto bardziej zainteresuje się wami i zobaczy wasz Facebook, to tam znajdują się plakaty koncertowe. Wszystko jest utrzymane w jednej stylistyce. Tak, to prawda. Dziękujemy w ogóle bardzo, bo to, że ktoś to zauważa. Trochę jesteśmy, wydaje mi się, miłośnikami takiego podejścia starej daty, że muzyka jest oczywiście najważniejsza, ale równie istotna jest też szata graficzna, szata graficzna czy oprawa tej muzyki. Zawsze, ja jestem jakby fanem muzyki całe swoje życie, tak. I zarówno na nośnikach CD, jak i teraz winylowych, i ten moment obcowania, otwierania płyty, nie wiem, zapach papieru i farby drukarskiej, przeglądanie książeczki, czytanie tekstów i powoli zagłębianie się w historię, którą zespół prezentuje, jest swego rodzaju jakimś takim rytuałem. Ja wiem, że dzisiaj w zabieganym świecie nie zawsze mamy na to czas, ale no nie wiem, my ślepo wierzymy, że to ma sens, i stąd tak dużą uwagę przywiązujemy też do tych graficznych rzeczy. I warto, bo efekt jest porażający. Zapożyczę sobie słowo od ciebie. Wiem, że tę płytkę można dostać wchodząc na waszego Facebooka. Tam wszystkie informacje odnośnie tego, jak ją zdobyć, są dostępne. Dokładnie. Natomiast teraz dla naszych słuchaczy chciałabym uzyskać informację od was, gdzie was w najbliższym czasie można usłyszeć. W najbliższym czasie to już jutro. Zapraszamy do Oleśnicy na American Cars Mania. To jest największa w Polsce impreza poświęcona, najszerzej mówiąc, kulturze amerykańskiej, głównie motoryzacji, bo to zlot amerykańskich samochodów. Jak wspomniałem, największa w Polsce impreza tego typu. Ona się będzie odbywać na terenie lotniska powojskowego, więc teren jest bajeczny, rozległy, potężny, i ten ryk silnika V8 i po prostu Cadillaców starych, oldschoolowych, ale też nowoczesnych Mustangów, to po prostu szał. No i do tego jeszcze muzyka Blackberry. I mnóstwo muzyki, mnóstwo bardzo dobrej muzyki. My między innymi o 18:20 wchodzimy na scenę w sobotę, już jutro. Po nas oddział zamknięty, a następnie The Six Pounder, czyli nasi przyjaciele. Mocne uderzenie. I kończy imprezę w sobotę 4 Szmery, czyli też taki, można powiedzieć, amerykański akcent. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Liczę na to, że słuchacze zainteresują się waszą muzyką i będą skłonni zakupić wasz album. Natomiast teraz już na zakończenie mój ulubiony utwór z tej płyty, One More Bird i zespół Blackberry Brothers. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. Dobre granie.